Howarda Zeidlera, w dużej mierze dzisiaj posłużę się tekstem. Będę wypowiadać się bowiem jego słowami. Powodem tego jest to, że gro jego prac, a szczególnie tych z ostatniego okresu twórczości i ostatniego okresu życia, wydało własnym sumptem i są one na dobrą sprawę niedostępne w obiegu intelektualnym. Przedmiotem mojego wystąpienia, jak już wspomniałam, jest problem filozofii prawa w świetle twórczości Zeidlera. Była to postać niewątpliwie wybitna, chociaż należy zaznaczyć, że dość kontrowersyjna. Z żalem jednak należy stwierdzić, że dzisiaj trochę zapomniana. Moje dzisiejsze wystąpienie być może sprawi, że stanie się on mniej obcy i znajdzie zrozumienie u współczesnych filozofów prawa. Autorka książki o profesorze, znana dziennikarka i reportażystka lubelska Izabela Wladłowska, zatytułowała ją Profesora Zeidlera Poplątany żywot. Ja raczej zatytułowałabym ją Profesora Zeidlera Żywot w poplątanych czasach. Ze względu na swoją pozycję naukową, jak i polityczną, nie mógł bowiem on stać na uboczu wydarzeń, których nie dość, że był świadkiem, to i zarazem uczestnikiem. Chciałabym zacząć od tego, że u podstaw jego filozoficznej drogi leżał sceptycyzm oraz realizm. Pisał: to, co mnie zachwyca, to ludzka umiejętność wątpienia i spontanicznej życzliwości wobec ludzi. Cała moja filozofia sprowadza się do wątpliwości i nadziei. W tej jednej ze swoich ostatnich prac, odwołując się do wcześniejszych notatek, a należy wspomnieć, że czynił je przez niemal całe swoje życie, pisał: musimy nauczyć się być ludźmi wątpliwości. Wątpliwość jest płodna. Każda prawda absolutna kryje w sobie diabła. Dalej dodał, że strasznie boi się tych niewątpliwych praw, praw ostatecznych, które przesądzają z bezwzględną koniecznością. Nie brat, lecz ustawienie żagli decyduje o tym, dokąd się dopłynie. A więc sam decydujesz, dokąd chcesz dotrzeć i wtedy jesteś w stanie tego dopiąć. Miał świadomość granic sceptycyzmu. Sceptyk bowiem przeciwstawia się dogmatyzmowi, który musi prowadzić do zastoju, a w końcu do upadku społeczeństwa. I tu jego rola jest niezbędna, stanowiąc jeden z warunków postępu. Nie może jednak podważać jakiegoś minimum podstaw współżycia społecznego, gdyż prowadziłby to do zburzenia tego, co istnieje. To stąd bierze się jego wiara w owo zwycięstwo tych pozytywnych wartości. Jak przystało na sceptyka, nie określił, o jakie wartości chodzi. W stanie, w jakim społeczeństwo się znalazło, znowu w chaosie wielkomiejskiej zmysłowości, lekceważenia moralności i bezwzględnego indywidualizmu, który nie dał się ujarzmić ani sumieniu demokratycznemu, ani arystokratycznemu poczuciu honoru, może nadejdzie dzień, kiedy nasza kultura, zagrożona rozkładem, powróci do kantowskiej myśli etycznej, do jego imperatywu etycznego. Imperatyw ten ma wedle Kanta charakter aprioryczny, ma powszechną i konieczną wartość. Jest imperatywem naszego sumienia nakazującym: postępuj tak, jak gdyby zasada twego postępowania przez potęgę twojej woli stać się miała powszechnym prawem natury. Wedle Zeidlera ten właśnie imperatyw przejawia się jako żywe i bezpośrednie odczucie, mówiące, że powinniśmy unikać postępowania, które, o ile wszyscy ludzie byliby mu posłuszni, uniemożliwiłby życie społeczeństwa. Podał znamienny przykład. Kłamstwo w pewnych sytuacjach może być dla człowieka korzystne i pomóc mu w sytuacji niezręcznej, w jakiej się znalazł. U człowieka myślącego od razu pojawia się myśl, czy pragnie, aby stało się ono prawem powszechnym, czy dopuszcza, aby inni okłamywali go tak, jak on to zrobił względem nich. Doprowadziłoby to do sytuacji, w której żadna obietnica nie miałaby wartości i zburzyłby tym samym podstawy społecznego zaufania. Przez realizm, w najszerszym tego słowa znaczeniu, Zeidler rozumiał pogląd, że przedmioty ludzkiej wiedzy, niezależnie od tego, czy są postrzegane, czy tylko pomyślane, mają niezależne istnienie. Według niego tak rozumiany realizm nie jest doktryną metafizyczną, dowodzącą istnienia przedmiotów, lecz ma charakter epistemologiczny.
We współczesnym realizmie poznanie traktuje się jako przedmiot najbardziej dostępnej świadomości, gdyż człowiek zna swe myśli lepiej niż cokolwiek innego. Umysł poznaje świat jedynie za pośrednictwem treści czy przekazów percepcji oraz myślenia i tym samym bierze na siebie ciężar pokazania zależności między owym przekazem a tym, czego jest on reprezentacją. Stąd psychologus Petra Rzyckiego w badaniu prawa i władzy uznawał za podejście realistyczne. Jego stanowisko ulegało zmianie oraz ewolucji. Moim celem będzie przedstawienie właśnie tej jego drogi ku filozofii prawa oraz charakteru i funkcji tej dziedziny. Jak sam przyznał w pracy opublikowanej w 2000 roku, kiedyś odpowiadał mi monizm głoszony przez psychologię z Petra Rzyckiego, usiłujący usprawnić ustrój przez właściwe uformowanie psychiki społeczeństwa, jego świadomości. Potem widziałem w marksizmie jedyną naukową metodę pozwalającą celowo i skutecznie kształtować życie społeczeństwa. Ale kiedy poznałem profesora Berlina i jego prace naukowe, uświadomiłem sobie, że ludzie dzięki swym wolnym wyborom przejawiają różnorodność świadczącą o ich człowieczeństwie. Wszelkie zaś monistyczne tendencje uszczęśliwiania ludzi na siłę są zbrodniczym uniformizmem niszczącym miliony ludzi w imię przeróżnych izmów, czego dowiodły totalne reżimy naszego stulecia. Należy podkreślić, że autor postulował uprawianie refleksji filozoficzno-prawnej i to jako odrębnej dyscypliny prawniczej jeszcze w okresie dominacji marksistowskiej teorii państwa i prawa. Od początku bowiem swojej twórczości uważał, że refleksję nad prawem nie można ograniczać tylko do analizy samego tekstu. Takie ujęcie uważał za poważne upraszczenie zjawiska prawnego. Już w takiej mało znanej pracy zatytułowanej Rozważania nad normą ustrojową, przyjmując to petrarzycjańskie rozróżnienie metod praktyczno-dogmatycznej stosowanej w tradycyjnej jurysprudencji od teoretyczno-poznawczej stosowanej w socjologii, przedstawił zarys nowego podejścia do badania prawa. Według niego badanie norm prawnych nie może ograniczyć się tylko do analiz dogmatycznych, a więc jedynie do badania konstrukcji myślowych. Takie podejście bowiem ignoruje badania nad zjawiskami rzeczywistymi, a więc nad realnym odpowiednikiem tych norm. W pracy o istocie władzy państwowej pisał: życie jest silniejsze niż jurydyczne konstrukcje. Nie wystarczy dogmatyzm odnośnie norm ustrojowych. Najbardziej czułą na przemiany społeczne jest ustawa konstytucyjna. Nurt życia specjalnie silnie uderza w normy ustrojowe, także rzeczywisty układ sił nie zawsze odpowiada prawnemu. Należy więc według niego badać wszelkie normy, nie uwzględniając jedynie ich kontekst językowo-logiczny, czyli ten taki tradycyjny, ale również brać pod uwagę ich kontekst psychospołeczny, czyli realny. Zeidler aktywnie uczestniczył i miał poważny udział w opracowaniu nowego paradygmatu prawa oraz prawodawstwa, a mianowicie wielopłaszczyznowego badania prawa, które jest trwałym osiągnięciem polskiej nauki. Za twórców tego ujęcia poza Zeidlerem uważa się profesorów Kazimierza Opałka, Jerzego Wróblewskiego, Zygmunta Siemińskiego, Wiesława Landa czy Aleksandra Pyczynika. Obowiązujący wówczas paradygmat naturalizmu metodologicznego zakładany chociażby przez pozytywizm prawniczy, jak i również przez skrajne nurty socjologiczne, psychologiczne oraz przez marksistowską koncepcję prawa okazał się jednak złudzeniem pewności wiedzy. Nawet w tym okresie swej twórczości, którą znamionuje marksizm, daleki był od wszelkiej ortodoksji związanej z ekonomicznymi i redukcjonistycznymi interpretacjami modelu społeczeństwa opartego na koncepcji władzy oraz bazy oraz nadbudowy, akcentując rolę idei, których nie można ignorować. Podobnie jak Gramsci widzi ich zakorzenienie w psychologicznej naturze człowieka, przez to są zdolne nie tylko kreować przestrzeń społeczną, w której funkcjonują jednostki, zyskując świadomość własnej pozycji, ale znajdują swój wyraz w prawie, tym samym kształtuje ich uprawnienia oraz obowiązki.
Ułomności naturalistycznego paradygmatu na gruncie prawoznawstwa przedstawił Zajder w studiu w poszukiwaniu systemu wszechstronnej analizy prawa, wskazując na jego jednostronność i nieadekwatność faktów społecznych z prawem. Zaproponował podejście, które, jak sam stwierdził, nie jest ani nową teorią, ani nową metodą. Jest to raczej program wielostronnych badań nad prawem. W tym miejscu, ze względu na ostrą krytykę poglądów oraz stanowiska Zajdlera, jaką przedstawił nie tak dawno Andrzej Kojder, czuję się niejako zmuszona do uczynienia dodatkowych wyjaśnień, a mianowicie autor ten w studium Inspiracje Piotra Życiańskie w twórczości Adama Podgórskiego zarzucił Zajderowi, że będąc seminarzystą Landego i jednocześnie Petra Życjanistą, zdradził go, gdyż po dwóch nieudanych habilitacjach przeorientował się na marxizm, jego najbardziej dogmatycznej wersji, i zaczął robić karierę w instytucjonalnych strukturach PRL-owskiej nauki. Odnośnie tych nieudanych habilitacji należy zauważyć pewne nieścisłości. Zajder wycofał swoją pracę poświęconą władzy ze względu na krytykę, że jest rzecznikiem Petra Rzeckiego i to dlatego nie doszło wówczas do otwarcia przewodu habilitacyjnego. Druga praca dotycząca władzy ustawodawczej i wykonawczej w polskich konstrukcjach ustrojowych w latach 1917-47 została po procedurze habilitacyjnej z opóźnieniem zatwierdzona. Przedstawiając ją, jak stwierdził wybitny konstytucjonalista i historyk doktryn polityczno-prawnych Konstanty Grzybowski, a nawiasem mówiąc autor wstępu do tej rozprawy, pisał, że Zajder nie był wówczas z pewnością marksistą. Nigdy nie był dogmatycznym marksistą i tym samym marksistą. Profesor w swoim artykule Psychologii w nauce prawa oraz książce Kierunki współczesnej nauki prawa, krytykując stanowisko Petra Rzeckiego, poza zarzutem mającym w tamtych czasach charakter wybitnie frazeologiczny, że odsuwa naukę prawa od klasowej rzeczywistości, zignorował realną walkę klas i rolę warunków materialnych życia w rozwoju społeczeństwa. Powtórzył jedynie uwagi krytyczne, jakie zostały sformułowane przez jego wcześniejszych rosyjskich krytyków i później przez w rozprawie Czesława Znamierowskiego Psychologiczna teoria prawa. Jak pisał późniejszy biograf Znamierowskiego, profesor Smolak, ten wówczas młody adept teorii prawa, poddając szczegółowej analizie podstawowe pojęcia i założenia psychologicznej koncepcji prawa, nie pozostawił na niej suchej nitki, wskazując na występujący w nich zamęt i niedorzeczność stawianych tez. Te uwagi nie zostały przez krytyka Zajdlera zauważone, a zostały przypisane tylko jemu. Nie było moją sprawą dochodzenie, jakie czynniki kierowały Zajdlerem przy jego odejściu od myśli Petra Rzeckiańskiej. Był to dylemat, przed którym stanęli niemal wszyscy ówcześni młodzi uczeni. Wydaje się, że wypowiedź Leszka Kołakowskiego można odnieść również do sytuacji Zajdlera. U postaw akcesu do marksizmu leżały wówczas czysto intelektualne, jak i polityczne względy. Oddzielenie ich było w zasadzie nieodróżniane. Niewątpliwie marksizm pociągał bowiem wielu ludzi. Wydawał się być racjonalną wizją historii. Można sądzić także, że jego uniwersalizm, właściwy również myśli Petra Rzeckiego, stanowił główną przyczynę tej akceptacji przez Zajdlera. Nie mniejszą rolę odegrał zapewne również jego humanizm. Zajdler bowiem zdawał sobie sprawę z jego ograniczeń, które w końcu doprowadziły również do porzucenia marksizmu, który uległ w praktyce budowy socjalizmu, uproszczeniom i sprymityzowaniu, stając się wygodną formą jedynie ideologii politycznej. Do tego jednak, by zerwać z marksizmem, potrzebne było jego spotkanie z profesorem Isaaciem Berlinem. Przypominam w tym miejscu, że ostateczne rozstanie nastąpiło wraz z opublikowaniem studium w poszukiwaniu systemu wszechstronnej analizy prawa, którego pierwsze wydanie było w 1967 roku oraz w późniejszych pracach. Wprawdzie ta przedstawiona propozycja wielopłaszczyznowego badania prawa daje możliwości zakreślenia ram do naukowej syntezy i integracji prawoznawstwa z innymi naukami empirycznymi i związania go naprawdę z życiem, to jednak i ona ma swoje mankamenty, jak pisze nasz autor. Nie daje nam jednak wiedzy o ideach, które inspirują określony system prawny. Nie wiemy, pomimo
młodych badań, jakie miejsce zajmuje prawo w systemie obowiązujących wartości. Nie wiemy wreszcie, jakie są relacje między prawem a kulturą. Taką wiedzę ma dać dopiero postulowana przez niego, i to jak już wcześniej wspomniałam, w okresie dominacji marksistowskiej, teoria państwa i prawa, filozofia prawa. Kończy ten esej stwierdzeniem: nie sankcje, lecz idee prawa są wartościami, które niosą życie lub śmierć systemu prawa. Wynik do tego, że prawo istnieje nie tylko na poziomie faktyczności, jako rodzaj faktu psychospołecznego, ale również na poziomie uprawomocnienia, gdzie właśnie poszukiwanie spójnej aksjologicznej legitymizacji prawa to zadanie dla filozofii. Według autora prawo rozpoznawane w aspekcie wyników pracy ustawodawcy, a więc jako owoc legislacyjnego procesu, można uważać za przejaw działalności kulturotwórczej, podobnie jak rezultaty działalności artystycznej czy naukowej. Jest to jednak tylko jedna ze stron jego kulturowego charakteru. Wynik owej twórczości uwarunkowanymi określonymi w danym czasie stosunkami społecznymi, przebiegając w atmosferze aktualnych opinii i będący również czynnikiem go współkształtującym, zwrotnie oddziałuje zarówno na owe stosunki, jak i opinie. Prawo, wpływając na świadomość społeczną, na motywy postępowania, na sposób myślenia oraz oceniania, w sposób zasadniczy przesądza o poziomie kultury społeczeństwa. Ten aspekt kultury wskazuje na istotną sferę życia społecznego, a mianowicie na wartości determinujące zachowanie każdego z nas, sposób myślenia oraz oceniania. Pisał: prawo, rozumiane jako ogół norm przestrzeganych i respektowanych przez władze i obywateli, nazywane zwykle obowiązującym porządkiem, jest zawsze nosicielem określonych wartości. To dzięki nim społeczeństwo autorytatywnie dowiaduje się, co należy uznać za sprawiedliwe, słuszne, dobre, celowe, słowem jakie zachowania otrzymują pozytywną kwalifikację, a jakie negatywną. Wartości wyrażone w prawie stają się dla społeczeństwa siłą motywującą jego postępowanie i stopniowo urabiają sposób myślenia i oceniania. Wartości zawarte w prawie, przybierając instytucjonalną formę, i których realizacja zabezpieczona jest przymusem państwowym, czyli sankcją, zmusza do zachowań oportunistycznych czy konformistycznych. Daleko im jeszcze, o ile odbiegają od wartości powszechnie akceptowanych, do ich internalizacji stanie się wyznacznikiem nowego sposobu myślenia oraz osądzania. Niewątpliwie prawo jest instrumentem przekształceń społecznych, wywołuje bowiem zmiany zarówno w stosunkach społecznych, jak i w świadomości. Autor zagadnień filozofii prawa przeciwstawia się mocno podkreślaniu jedynie instrumentalnej funkcji prawa. Jego zdaniem prawo spełnia również funkcję integracyjną. Uregulowane prawem obowiązki i uprawnienia zespalają społeczeństwo w zwarty organizm. Prawo, wyznaczając wzory powinnego zachowania, wymagając ich realizacji przez adresatów, kontrolując proces jego stosowania, gwarantuje spójność organizmu państwowego, będąc jednocześnie ucieleśnieniem idei ładu i porządku, która to idea staje się naczelną wartością kultury. Ma się rozumieć, chodzi o kulturę określonego społeczeństwa w określonym czasie oraz miejscu. Autor daleki był od akceptacji kultury rozumianej absolutystycznie, zakładającej a priori jakąś aksjologię właściwą temu społeczeństwu, czy uniwersalistycznie właściwą każdemu społeczeństwu. W jednej ze swych praw wprawdzie poszukuje naczelnej idei, względnie dominującej idei, która będąc właściwą dla danej epoki, przesądza o sposobie patrzenia na świat i ludzi, jest również miarą panujących ocen. Słowem zabarwia etos, tonację kulturową epoki. One również znajdują odzwierciedlenie w obowiązujących systemach prawa. Dokonując zaś analizy filozoficznej, należy według niego nie wpierw ustalić zasady filozoficzne leżące u podstaw badanego systemu prawnego, gdyż to na ich podstawie będzie można dokonać ich wartościowań. Proponuje zarazem ich ujęcie w formie antynomii. Ma to pozwolić na lepsze zrozumienie ich teoretycznego i praktycznego znaczenia oraz dokonać klasyfikacji systemów. Są to mianowicie człowiek i naturalny porządek, wolontaryzm i wiedza obiektywna, intelekt i intuicja, stabilność i zmiana, jak również indywidualizm oraz uniwersalizm. Jest to oczywiste, że odmienne założenia dają różne konstrukcje prawne.
Na tym etapie rozważań dla nas istotnym jest stwierdzenie tego dwoistego kulturowego charakteru prawa, gdzie z jednej strony jest ono takim instrumentem w rękach ustawodawcy, przeszczepia nowe wartości, kształtuje świadomość, z drugiej zaś samo jest wartością, gdyż dzięki swej funkcji integrującej wyraża ideę ładu oraz porządku. Tak więc prawo dynamizuje, ale zarazem także stabilizuje życie społeczne. Dynamizuje, kiedy zmienia i formuje stosunki i świadomość społeczeństwa. Stabilizuje, kiedy jest głównym gwarantem ładu oraz porządku. Filozofia prawa według niego pozwala poprzez odwołanie się na założenia w systemie na czelne wartości, na lepsze jego zrozumienie. To one wyrażają cele systemu, kreśląc wizję pożądanego porządku określanego jako sprawiedliwy. Filozofia prawa ma do tego zadania przysposobić prawników, pełniąc funkcje stricte pedagogiczne. Zdaję sobie sprawę z tego, że moja wypowiedź nie wyczerpuje całości problemów, jakie wiążą się z zagadnieniem przedmiotu filozofii prawa. Pominęłam wiele problemów, m.in. problem sporu o przedmiot tej dyscypliny. Jest to problem przecież, jak każdy wie, o bardzo starym rodowodzie, ale moim zadaniem było przedstawienie stanowiska Zeidlera. Warto by się było zapewne w przyszłości zająć tymi innymi konstrukcjami filozofii prawa i porównać je do tej koncepcji przedstawionej dzisiaj przeze mnie. Również warto by się było zastanowić nad jego stosunkiem do prawa naturalnego, gdyż jego ujęcie idei przewodniej, jakie wyraża system prawny, a które warunkują treść prawa pozytywnego, przesądza, że odrzuca on ten tak zwany twardy pozytywizm. Dziękuję. No, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że z dużym zainteresowaniem wysłuchałem tego referatu, ponieważ pracę profesora Zeidlera były jednymi z pierwszych prac z filozofii prawa, jakie w ogóle w swoim życiu czytałem, jeszcze w latach 80. Także otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Rzeczywiście, profesor Zeidler był mniej znanym filozofem prawa. Też czyta się to bardzo dobrze, mam myślę, na półce prawniki szkiców z filozofii prawa. Chętnie bym wysłuchał, czyli taki takich informacji o karierze profesora właśnie, gdzie działał, w nowym środowisku. No, jestem na to przygotowana, ale... To jest moja prośba taka. I mam też pytanie, czy to podjęcie wątku twórczości profesora Zeidlera jest związane z jakimiś badaniami, które są u Państwa w katedrze? Nie, zupełnie nie. Katedrze, że tak powiem, ten problem, a także nie tyle problem, ale postać profesora Zeidlera nie. Ja wywodzę się z ośrodka Rzeszowskiego, mianowicie z Uniwersytetu Rzeszowskiego. I jak wiadomo, profesor Zeidler tworzył filię UMCS-u w Rzeszowie, więc tam jeszcze, że tak powiem, pamięć o nim ciągle istnieje i ze względu na to, że stamtąd pochodzę, to i moją pracę magisterską pisałam też troszkę poświęconą jego osobie, a po jego śmierci, w pięciolecie rocznicy jego śmierci, a mianowicie w 2009 roku, gdyż zmarł on w 2004, Uniwersytet Rzeszowski wraz z Towarzystwem Naukowym zorganizowali konferencję właśnie upamiętniającą jego osobę, a także jego działalność na rzecz Wydziału Prawa obecnie Uniwersytetu Rzeszowskiego, a wcześniej filii UMCS. Jeżeli chodzi o postać profesora, to nawet w czasie tamtej konferencji naukowej mogliśmy usłyszeć na jego temat z różnych perspektyw, a mianowicie dziekan Wydziału Prawa, profesor Antoni Pieniążek, mówił o jego osobie, opowiadał jego biografię. Mam tutaj książeczkę, taką broszurę z jego wystąpieniem, więc tutaj wszystkie najważniejsze informacje są, profesorze, zawarte, więc z przyjemnością panu przekażę. A z kolei wspomniana przeze mnie reportażystka i dziennikarka, pani Wlazłowska, znana w kręgu
lubelskim, pisała tak jak gdyby wspomnienia o nim, rozmowy z nim, o życiu, o jego działalności, o jego stosunku do wielu różnych kwestii. Przeżył on 90 lat i niewątpliwie ja miałam taką przyjemność, że poznałam profesora. Niewiele z tego pamiętam, ale może dlatego, że... znaczy pamiętam jedną rzecz, a mianowicie to, że jakoś przy jakimś spotkaniu towarzyskim usiadłam mu na kolanach i nazwałam go bodajże dziadku. Już wtedy był dość wiekowym człowiekiem. Pamiętam, że zaczęły mnie osoby upominać, że tak się do profesora nie zwraca, a on powiedział, że nie ma najmniejszego problemu, bo on czuje się tutaj dla wszystkich takim intelektualnym ojcem. Więc może i to spotkanie, jak i wspomnienia, i to, że będąc studentką w Rzeszowie i tam ciągle o nim ta pamięć jakaś istnieje, ponieważ zawdzięczają mu bardzo dużo, to przez to zdecydowałam się, żeby może troszkę zgłębić jego twórczość, jego i problematykę, którą się zajmował. Także jeżeli chodzi o... mogę coś powiedzieć na jego temat, ale wydaje mi się, że jak przekażę panu to, to na pewno będzie to wiedza bardziej rzetelna, pisana przez jego ucznia, niż mnie, która jest znacznie niżej w tych pokoleniu jego intelektualnych dzieci. Oczywiście wiem trochę o profesorze Zajgerze, ale ja tam poszukam. Super. Jeszcze się. Już się tak zdenerwowałam i zaczerwieniłam. Na tych kolanach nie siadała jako studentka. Nie. Dużo wcześniej. Ale już wyszło tak, że miałam jakikolwiek, że tak powiem, co wpłynęło. Nawet odpowiedziałam szczerze, co wpłynęło. Dziękuję bardzo. Czy jakieś kolejne pytania? Mam jeszcze czas. Ja bym może chciał spytać, skorzystać tutaj z samego głosu. Pani tutaj dotknęła pewnej kwestii, tak może nie do końca uchwyciłem, albo chyba problem nie jest jasno rozstrzygnięty, ale chciałbym poprosić o opinię takiego zagadnienia. Pani z jednej strony mówiła, że zdaniem profesora Zajdlera prawo jest nosicielem wartości, to ok, z tym nie mam, znaczy tak to rozumiem, ale czy tam była jakaś jeszcze taka myśl, że prawo kreuje wartości? Tak? Czy tylko właściwie. Czy była tam jakaś koncepcja tego, na ile prawo, jak rozumiem, też kultura, żeby prawo w ogóle mogło przetrwać, prawda? Takie padło zdanie, że idee są tym, co uśmierca systemy prawne. Zatem, żeby system prawny mógł istnieć, tak jak tutaj wniosek można powiedzieć, ale żeby system prawny mógł istnieć, no to te idee, które wyraża, muszą się liczyć z rzeczywistością społeczną w jakiś sposób, prawda? I czyli jakby patrząc z tej strony, to był pogląd, który był taki, że no prawo jest nosicielem wartości, które już gdzieś są. A to tak, ten moment kreacji, potrafię pani jakoś skomentować, jak to profesora Zajdlera. On, jak to pisał... I czy może tak jeszcze to powiem, czy te wartości, powiedzmy, obecne w społeczeństwie, czy one były postrzegane jako były postrzegane przez profesora Zajdlera jako kreowane przez kulturę? Czy skąd się one brały, te, które... No, mi się bardzo podoba to stwierdzenie, idee, które uśmiercają systemy prawne. Tak? Skąd się brały te idee, które potrafią uśmiercić system prawny? Tak? Czy to... No właśnie, na ile one były kreowane, na ile kreowane przez kulturę, przez społeczeństwo? Jest tam jakaś refleksja nad tym? Już tutaj właśnie. Więc tak, według niego w ogóle ta jego koncepcja, tak, filozofii prawa, wyszedł on od tej wielostronnego badania prawa i stwierdził, że to nie wystarcza. Że prawo to coś głębszego i tym elementem jest właśnie ta aksjologia. Z tym, że są to wartości, które ono samo stwarza, ale też wartości, które
które niesie za sobą. A aspekt kultury wskazuje na taką sferę życia, a mianowicie na te wartości, które determinują każdego człowieka, każdego z nas, a także wpływają tak na nas, na nasz sposób myślenia i oceniania. Czyli on cały czas mówił i to powtarzał, że prawo jest samą wartością samą w sobie, ale także jest nosicielem pewnych wartości. Czy powinien być nosicielem? Powinno być. Ale na temat tego, skąd się biorą te wartości w kulturze, te właśnie te uprzednie wobec... No to on poszukiwał tych naczelnych idei. Ale nie odpowiadał się na temat, jak one są ugruntowane, czy tak po kantowsku, że to właściwie kultura jest ich źródłem, czy też... Tutaj już wydaje mi się, że nie chcę z panem profesorem... Znaczy ja nie mam wiedzy, ale tylko pytam. Być może jest tak, że Zajtera nie ma jakby pogłębionej refleksji na ten temat, ale to nie jest też wykluczone. Dobrze, dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos, bo będzie mi się pewnie ucieka jeszcze. Może się zastanowił w międzyczasie, jeszcze pan Ręcik, także ja to bardzo pani dziękuję. Dziękuję. Wiem, że pani jest...